Dokładnie wiemy już, jaki jest zapis do Wielkiej Warszawskiej 2020. Trener Andrzej Walicki ma tam 3 konie i zaczniemy od pierwszego, który jest tutaj z nami, Klacz Nemezis. To jest jeden z 2 koni, który już startował w Wielkiej Warszawskiej. Jak? Startowała, była druga, no taki nieszczęśliwy był wyścig, bo wpadł żokej angielski, to tak w cudzysłowie mówię, angielski, wpadł na lidera. Więc ja tego czegoś nie widziałem przez 50 lat, no i myślę, że nikt nie widział. No ale tak się stało i pokaleczyła się kobyła, no, traciła dosyć dużo przy wyjściu na prostą. Była druga, nie mówię, żeby wygrała, ale po prostu miała kolizję. Dobrze, a teraz 2020, kolejny start Nemezis. Jak jej forma przed tym wyścigiem? No lepsza na pewno niż na wiosnę. No, miała nie to nieszczęście, trafiła na niemieckiego konia, który ją pobił na gazie prezesa Rady Ministrów, czy teraz Totalizatora chyba się nazywa, a teraz znowu trafił na wybitnego konia angielskiego, który z 3 przyjdzie i który no, w dużych bardzo wyścigach zachodnich odgrywał dużą rolę, bo był drugi, trzeci z miejscami. I to jest koń, no, chyba jeden z najlepszych, jakie w Polsce, jeżeli przyjdzie. Biegały. No i być może, że on wygra. A proszę powiedzieć, no bo powiedział trener teraz o najgroźniejszych rywalach Nemezisa. Jakie jest pana nastawienie dla tej klaczy? Czy płatne miejsce to będzie już sukces, czy liczy pan na wygraną? Płatne miejsce nigdy nie jest sukcesem. Natomiast mówię, że jest bardzo groźny przeciwnik, który jest, wygląda na to, że jest dużo, dużo lepszy. To nie jest lepszy o jedną klasę, tylko o 2 klasy. To jest bardzo trudne do przeskoczenia. Kolejny koń ze stajni trenera Andrzeja Walickiego, Liakura. Czy on pojedzie, znaczy pobiegnie w tym wyścigu jako lider, czy na własny rachunek? No, na własny rachunek jeszcze nie jest w stanie wygrać takiego wyścigu, chociaż myślę, że na przyszły rok założenia takie będą, że on te największe będzie biegał z szansami. Ale no musimy dotrwać do przyszłego roku, bo on ma dużo kontuzji ciągle. No ma rozrosty trzeszczek, miał pęknięte to kopyto, wyrwane całe, to operacja była potrzebna na kostniak, na jednej nodze, na drugiej nodze. Nie jest to koń, to jest olbrzymi koń i nie jest to koń w pełni zdrowy. Nigdy nie wiadomo, co się może z nim stać. Aktualnie biegnie na to, żeby zrobić wyścig, prawda? Chociaż w wypadku przyjścia tego czeskiego konia nie wiem, co jest lepsze, czy robić wyścig, czy nie robić wyścigu, no ale to mamy czas. Mamy trzeciego konia ze stajni trenera Andrzeja Walickiego, konia Delos. Jak forma tego ogier? Dużo nie biegał, na początku wygrał 2 wyścigi, w prezesa biegał bardzo dobrze. No teraz 2 miał gorsze, dlatego tak trudno powiedzieć. No niewątpliwie nie należy do faworytów, ale różne rzeczy się zdarzają, szczególnie jak są miękkie tory. I ktoś dobrze poprowadzi, drugi trochę gorzej, ofensywnie i wtedy wychodzą konie czasem, wygrywają dziwne konie. No więc tutaj jest akurat, on zrobił olbrzymi postęp, prawda? W zeszłym roku biegał w 3 grupach. Także troszeczkę liczymy na to, że on jest, on taki, poza tym jest, widać, że jemu te wyścigi nie przeszkadzają, jak nawet części biega. Jest odporny, bardzo, bardzo wspaniale je. Zobaczymy. Jeżeli by wygrał pan tę edycję Wielkiej Warszawskiej, to byłby 11 raz. Proszę powiedzieć ze swojego doświadczenia, co jest najważniejsze w takim wyścigu, w takiej rangi, w takim dystansie? Najważniejsze jest żokej. A dopiero w drugiej kolejności koń, bo jak są równe konie, to decyduje żokej. No kiedyś w tych dobrych latach polskich, gdzie było paru polskich żokej na poziomie europejskim, jak chociażby Tylicki, Mełnicki czy Jednoszewski, to nikt inny nie wygrywał dużych gonić, tylko oni wygrywali.